Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat jantr. Jantry są specjalne symbole, tak jak widzicie. To jest akurat jantra, która chroni nas przed złą energią, duchami, która ta energia może przyjść do naszego pokoju, w którym śpimy, do naszej sypialni. I po prostu, żeby się przed tym chronić, właśnie taką jantrę. Tak ona wygląda. Pokazuje dłuższy okres czasu, byście mogli sobie zeskanować, ewentualnie skopiować tą jantrę. Tak ona wygląda po prostu. Jantra, która chroni nasz pokój sypialny przed złą energią. To właśnie jest ta jantra. Ja dodam, że tą jantrę się uaktywnia odpowiednimi mantrami, żeby ona funkcjonowała we właściwy sposób. Jak również trzeba ofiarować każdego dnia jedno kadzidełko, jak również malutką świeczkę, która po prostu płaską, którą po prostu się zapala i się ofiaruje dla tej jantry, by tą energię przy tej jantrze wypalić. Bo ta jantra po prostu absorbuje wszelkie negatywne energie z danego pokoju i po prostu, żeby wypalić tą złą energię, każdego dnia ofiaruje się malutką świeczkę, która jest zapalona i da się trzy ruchy wokół tej całej jantry. Właśnie tą świeczką i potem po prostu to się ta energia, z tej, która się tam nagromadziła, się wypala. Następną taką jantrą jest jantra na ochronę naszej kuchni. W kuchni wiadomo, zbieramy się wiele osób, mamy przyjaciół, znajomych, czasami przychodzą do nas, do domu i spotykamy się w kuchni. Mamy pewne rozmowy ze znajomymi i tak dalej. Jak również ludzie z rodziny, matka, ojciec, wszyscy, cała rodzina spotyka się w kuchni. Właśnie to jest jantra, która zabezpiecza naszą kuchnię. Tak ona wygląda, tam pokazuje trochę więcej czasu, byście mogli mieć okazję, by ją zeskanować. To są odpowiednie symbole, odpowiednie numery, gdzie po prostu możecie sobie taką jantrę potem wydrukować, splastyfikować i zawiesić w waszej kuchni, by wasza kuchnia była odpowiednio również chroniona. Ta jantra również ofiarujemy każdy dzień jedno kadzidło dla takiej jantry, by ją po prostu oczyścić. Najlepiej zrobić to z rana. Tu mamy specjalną jantrę. To jest jantra, która otwiera nam okno energetyczne w pomieszczeniu, w którym nie ma okna. Właśnie tak wygląda ta jantra i ta jantra ma właśnie to zadanie, by otworzyć okno energetyczne w danym pomieszczeniu, w danym pokoju, gdzie po prostu nie ma żadnego dojścia do światła, nie ma żadnego okna po prostu w tym danym pomieszczeniu. Ta jantra otwiera okno energetyczne w danym pokoju, czy w danej piwnicy, czy w danej łazience, która nie ma okna, by energia mogła funkcjonować we właściwy sposób, w harmonii w danym mieszkaniu. To jest właśnie bardzo ważna jantra, ponieważ wiele osób nie wie o tym, ale pomieszczenia, które są bez okna, które są ciemne, jest tak zwana energia keturachu i ta energia jest bardzo negatywna i źle wpływa na kobiety. Wówczas kobiety się bardzo źle czują w takim mieszkaniu, gdzie są jeden lub dwa pokoje, trzy pokoje, które są ciemne, bez okna. Może to być piwnica, może to być strych, może to być jakaś łazienka, która jest bez okna. Jakiekolwiek pomieszczenie. I właśnie takie pomieszczenie musi posiadać taką jantrę, właśnie tak wykonaną, by w danym domu była harmonia energetyczna. Jeżeli tej harmonii energetycznej nie ma, wówczas dana osoba, dana kobieta, która jest w takim mieszkaniu, po prostu się źle czuje i może mieć choroby psychiczne i może po prostu być nerwowa. To by było na tyle. Wytłumaczyłem wam niektóre jantry. Ja zamieszczę mój e-mail pod YouTube'em, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakąkolwiek informacją na temat kawaczy, może po prostu pisać na mój e-mail. Ja od ciebie się żegnam. Jeszcze raz chciałbym zaproponować wam aronit, który możecie kupić na linku pod YouTube'em. I do widzenia.